Jest z nami Tomek Kasperczyk, kapitan drużyny Oni. Cześć Tomek. Witam. Tomek, mam wrażenie, że kilka siwych włosów dojdzie Ci po tym spotkaniu, prawda? Albo kilka wypadnie. Remis 4-4. 5-5. No w każdym razie remis. Jak skomentujesz to spotkanie? No nie za dobrze nam to wyszło. No chcieliśmy wyciągnąć 3 punkty, bo były dla nas cenne. Teraz tych punktów może zabraknąć. Nie wiadomo, czy zostaniemy w B, czy... To... Przywitamy się w C w przyszłym roku. Taki mecz z rangi tych o 6 punktów, prawda? Przeciwnicy grali bez bramkarza, nie udało wam się wykorzystać tego faktu. No niestety, niestety brakło. No, my graliśmy znowu bez naszego napastnika i to może bez Jurka i to chyba przesądziło też. No ale wspaniała postawa bramkarza, bo Rafał Brożego broni rzut karny. Tak, tak. No na niego on gra z nami od początku i myślę, że dalej będziemy na niego stawiać, dopóki będzie chciał z nami grać. Jaka przyszłość przed waszą drużyną teraz? No walczycie o pozostanie, tak? Dokładnie, natomiast teraz już mamy dość mocnych przeciwników, ale tak jak przeważnie, no damy z siebie wszystko, zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że uda się jeszcze komuś coś urwać. Początek sezonu wyśmienity w waszym wykonaniu, później troszkę słabiej i myślałem, że ten mecz właśnie to będzie taki mecz z typu na przełamanie. Niestety nie udało się, no i trzeba walczyć w każdym następnym spotkaniu. O, dokładnie, dokładnie, musimy walczyć w następnym spotkaniu. No, mam nadzieję, że to, tak jak powiedziałem, coś jeszcze urwiemy. Powodzenia. A i na sam koniec chciałbym pozdrowić kolegów z Kalineksu, tak jak oni nas. Pamiętajmy, że mecz między Kalineksem zakończył się remisem i fajnie byłoby, jakby po następnym sezonie dalej moglibyście się zmierzyć z tą drużyną, prawda? Dokładnie, fajnie by było się z nimi spotkać. Pozdrowienia, chłopaki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.